No, siemanko. Dzisiaj będziemy przesadzać roślinę. Mianowicie dość sporego fikusa, tinekę. Chyba tak, jeśli się nie mylę. No, mam nadzieję, że jakoś sprawnie mi to pójdzie. Jestem już w ubraniu roboczym, więc na pewno się pobrudzę, tak mam po prostu. Więc zabieram się powoli do roboty i mam nadzieję, że miło spędzicie ten czas, towarzysząc mi podczas tego działania. Miłego oglądania. To jest bohater dzisiejszego odcinka. Nie wiem, ile on może mieć. Coś koło metra wysokości, na pewno nie więcej. Ta donica na razie nie będzie mi potrzebna. Więc jak wspominałem wcześniej, będę używał bigosu. Jakiś ala bigos. Ale najpierw zobaczmy, co siedzi w korzeniu. Jeszcze patyczek może się przydać. Jest całkiem ładnie wyszedł z donicy. Widzę, że nie będzie potrzebował większej, więc dobrze, lepiej dla mnie, bo chyba nawet ciężko byłoby u mnie teraz znaleźć taką dużą doniczkę. Ale zobaczymy, jak już przejrzę te korzenie. Widzę, że korzenie nieco takie brązowe są w niektórych miejscach. No ale jak wspominałem, trochę przeżył. Ale się trzyma, jak widać. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię grzebać w ziemi w rękawiczkach. Przynajmniej jak przesadzam kwiatki, jak robię inne rzeczy, no to okej, no czasem trzeba. Ale tutaj jednak lepiej czuję te korzenie pod palcami. No i sami rozumiecie, nie? W rękawiczkach jednak tego wszystkiego tak nie czuć dokładnie i można łatwiej coś uszkodzić. A tutaj no na pewno się trochę uszkodzi korzeni, ale wiecie, trzeba to minimalizować. Tutaj ładnie odchodzi od góry, ale zawsze, no bo jest tutaj przesuszone to podłoże. Z jednej strony niby przesuszone, a z drugiej strony wilgotne. Tak to jest z tymi podłożami. Łatwo można się nabrać i przelać takie podłoże, bo jak widzieliście, od góry jest suchy nawiór, a spód był po prostu ciemny. Bardzo wilgotny. Bardzo spontane ma te korzenie. Ale jak widzicie, nie ma ich wcale jakoś mega dużo. O jest! Jeszcze widzę, jest w siateczce. Wiecie, w tym takim koszyczku. Już widzę, że ciężko będzie je usunąć z tej siateczki. No to wiadomo, to nie jest na dłuższą metę dobre dla rośliny, ale bardzo ułatwia to pracę właśnie podczas sadzenia takich sadzonek, gdyż te sadzonki, one już przychodzą w takich koszyczkach i po prostu jest je łatwiej sadzić. No to musi iść szybko, jak się sadzi te kilkaset tysięcy roślin dziennie. Więc to musi być bardzo efektowne. Przepraszam, bardzo efektywne. Patrzcie, widzicie? Wcale nie ma aż tak dużo tych korzeni. Jednak, więc ta doniczka będzie sam raz ciągle. Spróbuję teraz trochę. No, ładnie się lubię. Chociaż tyle.
chociaż trochę spróbuję uwolnić go z tej siatki. Ale patrzcie, widzicie? To, co było w tej siatce, ma lepszą ziemię niż tutaj. Tu jest trochę perlitu. Nice. To, co było przy samych korzeniach, było super. Staram się być delikatny. Na tyle, ile to możliwe. Nie chcemy za bardzo tych korzeni uszkodzić. No, ale zobaczymy. W ogóle nie chcę tej rośliny uszkodzić. O, widzicie? Bardzo łatwo się to odrywa, więc całe szczęście. Ale ja nigdy nie miałem z tym problemu. Powiem wam, że obawiałem się tutaj tylko przesadzać. Myślałem, że będę tutaj po prostu cały czas mi będzie leciał. Albo wezmę go tylko w ręce i złamię jakiegoś liścia. Na razie, na szczęście, nie stało się to. Nic takiego się nie wydarzyło. Jest ok. Wiadomo, część korzeni niestety się uszkodzi, no ale nie da się inaczej, niestety, podczas przesadzania. Jeszcze jak jest siatka. A tak to jest z tymi roślinami produkowanymi masowo. Chyba więcej nie będę już tutaj wyciągał, w sumie tu już prawie nic nie zostało. Teraz szybko robimy mieszankę. Będziemy potrzebować podłoża uniwersalnego, że ta miska jest za mała raczej, więc będę musiał to jakoś na dwa razy, myślę, zrobić. Tutaj mam taki większy gruz. Tego trochę. No, już mamy taką mocno przepuszczalną mieszankę z perlitem, gruzem. Zastanawiam się, czy nie dodać tutaj jeszcze trochę piasku. A może dodam. Fajne, bardzo sypkie podłoże. To wszystko, co tu zrobiłem, prawie będzie na spód doniczki. Więc już widzę, że będę musiał zrobić przynajmniej drugie tle. O, widzicie? Tak to wygląda. Zbierzemy jeszcze roślinę. Tak, dokładnie tak. Muszę jeszcze zarobić. Tutaj widzę jeszcze koszyk, łatwiej zejdzie. O, patrzcie, jeszcze znalazłem. A wy jak tam zaczęliście już swoje przesadzenia swojej roślin? Jak wam idzie? Dużo macie w ogóle roślin? Możecie chwalić się w komentarzach. Jakie rośliny najbardziej lubicie? Ja aktualnie najbardziej chyba lubię alokazję. I obsypujemy. Teraz jest idealnie. Mam jeszcze bonus. Wpadły mi w ręce trzy takie małe sukulenty. Będę robił taką kompozycję z sukulentów dla kogoś. Tak prezentuje się nasza kompozycja. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobał taki film z przesadzania roślin i chcielibyście tego więcej, bo na pewno będzie tego więcej, dajcie znać w komentarzach, pozostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli wam się podobały takie filmy. Na razie, cześć, do zobaczenia kiedyś.
Thank you.